sobotę 19 czerwca świętowanie rozpoczęła Jaworzynka. Mija bowiem 400 lat od wpisania pierwszych osadników do Urbarza Cieszyńskiego. W zeszłym tygodniu odbyły się również uroczystości związane z jubileuszem Istebnej, też 400 lat, także dzisiaj znowu spotykamy się w tym miejscu trzech narodów, gdzie wspólnie będziemy się modlić w tej intencji. Jaworzynka to był teren porośnięty jaworami i klonami polnymi, gdzie wypasały się owce. I dzisiaj, gdyby tak cofnąć się o te kilkaset lat, tak jak jest ten groń, centrum Jaworzynki, to właśnie to było idealne miejsce na wypas. A skąd się tam pasterze pojawili? Oni się pojawili mniej więcej już w XV wieku, był król węgierski Maciej Korwin i on sprowadził na tereny górskie, górnych Węgier, nie, czyli dzisiejszej Słowacji, pasterzy wołoskich. I oni posuwali się coraz bardziej na północ, zajmując kolejne tereny, a w 1526 roku była bitwa pod Mohaczem. Tam zginął król węgierski, tam zginął król Czech, no była jedna osoba, nie? W związku z tym tutaj na Śląsku Cieszyńskim zapanowała wielka panika, co zrobią Turcy. Sulejman Wspaniały, wydawało się, pójdzie na Budapeszt. Oczywiście ten Budapeszt potem w kolejnych latach został zajęty przez Turków. Mało tego, Turcy podeszli pod granicę dzisiejszej Słowacji i Węgier, byli w Wyszehradzie. Wydawało się, że oni pójdą tutaj, w związku z tym te lasy, które tutaj kiedyś porośnięte były bardzo mocno i przez te lasy szły szlaki komunikacyjne, również Doliną Czadeczki i oczywiście na mosty do Olzy Przełęczą Jabłonkowską, zaczęły być umacniane fortyfikacje, żeby ewentualnie w razie czego się bronić. I na tych fortyfikacjach, osadzano tych pasterzy też wołoskich. Taka też była ich rola. Maciej Korwin, który ich tutaj na Górne Węgry sprowadził, to pozwolił im nosić broń. No, tą bronią to przede wszystkim była siekiera, ale również później w kolejnych wiekach już broń palna. I oni stanowili załogę szańców. Oni bronili, ale jednocześnie oni musieli coś jeść. W związku z tym naturalną spiżarnią tego ufortyfikowanego szańca były tereny wypasowe na groniu tak zwanym. I stąd na tym groniu jaworzyńskim do dzisiaj mamy Jaworzynkę. Tak, takie to były początki. A później, bo dzisiaj mówimy o 400-lecia założenia wsi, nigdy te nasze górskie wsie nie były zakładane. Nie było aktu lokacyjnego. Ale było bardzo istotne wydarzenie, kiedy w Urbarzu Cieszyńskim pojawili się pierwsi osadnicy. Zostali opodatkowani. W związku z tym można tą datę, 1621 rok, przyjąć jako początek osady, początek Jaworzynki, podobnie jak Istebnej. Tak jak powiedziałem, nie ma aktu lokacyjnego, nie? Ale jakiś fakt historyczny dla nas jest jakimś wyznacznikiem początku. Jako wsi, jako powolutku tej osady zamieszkałej stale przed ludność, mamy ten spis podatkowy, czyli Urbarz Cieszyński 1621. To jest tylko jedna z tych części obchodów tego jubileuszu. Mamy jeszcze w planach, będziemy mieć takie jesienne spotkania z dokumentem o Jaworzynce, tam we współpracy z Telewizją Katowice, więc trochę się tego będzie jeszcze u nas działo. Czyli to dopiero początek tak naprawdę tych wszystkich obchodów związanych z jubileuszem. No tak, bo ze względu na to, jaka była ta wiosna i te obostrzenia, jeszcze wszystkie nie mogliśmy do końca zaplanować tego tak wszystko z rozmachem, ale dopiero teraz możemy, że tak powiem, dla szerszej publiczności i w szerszym gronie się spotkać i świętować ten nasz jubileusz. Mogą Państwo pozyskać u nas taką publikację, która została wydana specjalnie na to święto. Też tam jest właśnie taki krótki opis historii i tego, co współcześnie również dzieje się w Jaworzynce. Te uroczystości będą też w takim miejscu, w którym, jak ja zawsze mówię, zaczyna się Polska. Bo kiedyś był taki cykl, gdzie diabeł mówi dobranoc i akurat to był wtedy też dokument o Jaworzynce. Ale teraz się trochę to odwróciło i akurat tam na Trójstyku, w miejscu, gdzie zaczyna się Polska, my tworzymy teraz tam łącznie z Urzędem Gminy i Sołectwo Jaworzynka, tworzymy takie miejsce rekreacji dla mieszkańców i turystów. Dopiero są to początki, bo powstała dopiero wiata wypoczynkowa, mamy też tam zaczątek placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej, ale już mamy konkretne plany na przyszły rok, powstanie tężnia solankowa i to powiem taka, że tak powiem, z rozmachem.
ścieżki takie edukacyjne również. Do tego w tym roku też powstanie most na Trójsty, który łączy nas ze Słowacją. Także cała ta działka będzie zabudowana i myślę, że będzie służyła na lata i mieszkańcom, i turystom, którzy nas licznie odwiedzają. A jak się żyje w Jaworzynce? Znaczy, myślę tak, musimy przede wszystkim myśleć o tym, żeby Jaworzynka pozostała taką zieloną enklawą. Jest to miejsce, o którym trzeba myśleć już teraz w tej chwili ściśle turystycznie. Rozwija się to właśnie wszystko w dobrym kierunku. Powstają nowe piękne hotele, nowe piękne obiekty. Mamy też dużo obiektów agroturystycznych. Tworzymy ścieżki rowerowe, tworzymy ścieżki takie piesze, edukacyjne. Więc wszystko idzie w tą stronę, żeby kultywować te nasze tradycje góralskie, ale też żebyśmy się otwierali na turystę. Oprócz mszy świętej i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego nie zabrakło również oprawy artystycznej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.